Wiadomości są dobre. Warunki CSKA takie, jakie żeśmy uzgodnili, przyjęło. I w tej chwili mamy właśnie 3 minuty temu przed konferencją przyszła zgoda na treningi Dawida w Koronie i miejmy nadzieję, że do jutra weźmiemy wszystkie warunki kontraktu, to są tylko wydarzenia między nami, podpisanie i Dawid będzie już w następnej rundzie, czyli tej, która się zaczyna w naszym pokazie. Jakieś pytania, to bardzo proszę. Może Dawid powietrze, bo padłem ci kamień z serca. Jak kamienie spadały w kantorze. Cieszę się bardzo, że to się tak zakończyło, że nareszcie będę mógł trenować w Koronie. 3 dni już stałem na stadionie, ciekawym, nareszcie się udało. I myślę, że piątek, sobota, niedziela będę indywidualnie jeszcze trenował, a w poniedziałku już zacznę z drużyną. Jakie oczekiwania są przed Panem tutaj w Koronie? To znaczy, jak Pan traktuje, jeżeli zostanie Pan w klubie i jak Pan się widzi tutaj? Dlaczego akurat Korona? Spotkałem tutaj bardzo miłych ludzi od samego początku. Cały czas widać było, że starają się, żebym tu mógł przyjść, żebym mógł tu odbudować i rozwijać dalej swoje umiejętności. Myślę, że to jest dobre miejsce dla mnie. Wróciłem po ciężkich wyrażach w Rosji i Belgii, więc myślę, że nareszcie czas usiąść, założyć tak naprawdę rodzinę, dom i też tutaj odbudować się konkretnie i też fizycznie, psychicznie i mam nadzieję, że to jest dobre miejsce. Właśnie, a czy jest, jak Pan traktuje, czy to jest jakby taki dla Pana w jakimś stopniu przedsionek przed tym, żeby jeszcze się przypomnieć trenerowi Smudzie i zagrać na Euro 2012? No to jest też jeden z głównych powodów mojego powrotu do Polski. Chciałbym budować formę i przypomnieć się trenerowi Smudzie i zagrać na tych mistrzostwach Europy. No właśnie, niech Pan powie, czemu tak ciężko w Rosji się przebić, bo to Pan jest pierwszym zawodnikiem. Był tutaj Grzegorz Piechna, który grał również w Moskwie i też jego przygoda szybko skończyła się z rosyjską ligą. Myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od mentalności być w Rosji. No i od ciężkiej rywalizacji. Ja akurat gdy przychodziłem do CSKA, miałem zespole Jean-Wagnera, więc dziękuję Wam, więc to są reprezentanci swoich krajów i było ciężko. Musiałem się przebijać cały czas, coś tam próbowałem grać, ale się nie udało, później wypożyczenia. A w końcu mam nadzieję, że tutaj osiągnę na dłużej. No właśnie. Dużo mógłby się Pan nauczyć od Andrzeja Niedzielana, taki byście stanowili atak dosyć rozbieżny, jeżeli chodzi o daty urodzenia. Na pewno tak, tutaj wiek nie ma raczej znaczenia. Znaczy, pewnie ma znaczenie dla Andrzeja, ponieważ grał dużo więcej na boiskach i w Europie, czy w polskich i w reprezentacji się dużo bramek. Na pewno będę chciał się dużo nauczyć, na pewno będę brał przykład i myślę, że jego doświadczenie będzie na pewno pomocne i razem stworzymy atak na puchary. To jeszcze ostatnie pytanie, Panie Dawidzie. Jeżeli Pan się wiąże z Koroną, to jaki dla Pana jest wariant najlepszy? Czy to będzie, no nie wiem, wypożyczenie z Moskwy, czy to będzie transfer definitywny i na jak długo? No z tego, co mogę powiedzieć, to będzie wypożyczenie, które będzie obowiązywało prawdopodobnie na 2 lata. Później już konkretnie, myślę, że to prezes. Jeśli będą prezes, to dowiemy się wszystko od Pana prezesa. Dobra, dziękuję. Panie Dawidzie, ja mam takie pytanie, bo atmosfera w klubie jest super, ale będzie się Pan tu tym bardziej czuł jak w domu, bo kolega mówi o Maćku, z Sandecji przecież graliście ze sobą jakiś czas. No tak, los nas tak kojarzy, że graliśmy w Sandecji i w Legii Warszawa, więc myślę, że tutaj też będzie ciekawie, będziemy na pewno co